tym filmie chciałabym pokazać Ci wykresy przyspieszenia, prędkości i położenia od czasu dla rzutu ukośnego, rozbijając to na takie trzy podstawowe przypadki. Jeden z przypadków rozpatrujemy w innym filmie osobno jako rzut poziomy, czyli jest to przypadek, kiedy prędkość początkowa ma jedynie składową poziomą, a składowa pionowa wynosi 0. Ten przypadek rozpatrujemy bardziej szczegółowo w filmie na temat rzutu poziomego, tak? Czyli jest to przypadek, kiedy prędkość początkowa w kierunku Y wynosi 0. Natomiast pozostałe przypadki to taki, kiedy ta składowa jest dodatnia, tak widzimy tutaj, skierowana do góry, i kiedy jest ujemna, skierowana do dołu. Dobrze, oczywiście wszystko opisujemy względem układów współrzędnych x, y takiego, że oś y jest skierowana pionowo do góry, a oś x leży w płaszczyźnie Ziemi, w dogodnym dla nas kierunku, zgodnym ze składową x-ową prędkości. I jeszcze oczywiście przypomnę, rzut ukośny jest to rzut odbywający się w ziemskim polu grawitacyjnym w pobliżu Ziemi, a więc pod wpływem przyspieszenia o składowych następujących. W kierunku x składowa ta wynosi 0, a w kierunku y wynosi minus g, gdzie g jest przyspieszeniem ziemskim. Opór powietrza pomijamy, więc jedyną siłą, jaka działa, jest siła grawitacji i jej konsekwencją jest przyspieszenie właśnie o takich składowych. I teraz zaczniemy. Na każdym z wykresów będziemy rysować wszystkie trzy przypadki, ale sobie będziemy różnicować kolory, dzięki temu wszystko będzie czytelne. I rozpatrzymy sobie najpierw przyspieszenie dla wszystkich przypadków, potem prędkość, a na koniec położenie. Zaczniemy od przyspieszenia. Ono nam w żaden sposób nie rozróżnia tych trzech przypadków. Dla wszystkich jest tak, jak napisałam tutaj, że składowa x przyspieszenia wynosi 0, tak, a składowa y wynosi minus g. I również jest stała. Tak, minus g. A teraz zobaczmy, co się dzieje z prędkością, która nam tutaj te przypadki różnicuje. Więc tak, składowa x prędkości, we wszystkich przypadkach, tak się umówiliśmy, taki jest zwrot osi x, że we wszystkich przypadkach jest dodatnia, może się nieco różnić wartością, tak jak mi się tutaj narysowało. Powiedzmy, w kierunku x, w przypadku x ma jakąś tam wartość. W przypadku, gdy w tym pierwszym przypadku, kiedy podrzucamy do góry, ma jakąś tam wartość. W przypadku tego rzutu poziomego wygląda tutaj na to, że się narysowała trochę większa wartość. Wygląda jakoś tak. I w przypadku, gdy składowa prędkości y-owa jest skierowana do dołu, również ta składowa x-owa jest dodatnia, ale jakaś tam jeszcze ma jakąś inną wartość. No ale ponieważ przyspieszenie jest zerowe, no to we wszystkich trzech przypadkach te prędkości w kierunku, już w kierunku x, są stałe. Tak? A co się dzieje z prędkością w kierunku y? No tutaj już trochę nam się różnicuje, chociaż w zasadzie tak, przyspieszenie jest stałe. Zgodnie ze znanym nam jeszcze z kinematyki, w jednym wymiarze równaniem kinematycznym na prędkość, prędkość od czasu to jest prędkość początkowa plus przyspieszenie razy czas, taka liniowa zależność. I mając tutaj, że przyspieszenie w kierunku y to jest minus g, widzimy, że po prostu ten współczynnik w tej funkcji liniowej to będzie minus g we wszystkich trzech przypadkach, a wobec tego możemy stwierdzić tak, że w tym przypadku, kiedy ta składowa jest dodatnia, no to w chwili początkowej, tak, zaczynamy gdzieś tutaj, natomiast następnie mamy taki liniowy spadek. W pewnym momencie ta prędkość z dodatniej staje się ujemna, ale w każdym razie ta zmiana jest liniowa. Dobrze, w przypadku tym tego rzutu poziomego zaczynamy od prędkości równej 0, ale zależność od czasu to również będzie funkcja liniowa z tym samym współczynnikiem, czyli tutaj taką równoległą linię powinniśmy sobie narysować. W ten sposób to wygląda. Od początku ta prędkość, ta składowa ma wartość 0, a w kolejnych chwilach czasu staje się coraz bardziej ujemna. Natomiast w ostatnim przypadku, gdzie zaczynamy w ogóle od prędkości
od składowej skierowanej do dołu, czyli o wartości ujemnej, no to ten wykres będzie wyglądał tak. Również będzie to, staram się cały czas rysować linię równoległą do tych pozostałych, ponieważ współczynnik kierunkowy tych prostych w każdym przypadku jest taki sam i wynosi minus g, tak, w ten sposób możemy to sobie zapisać. A co się dzieje z położeniem? Co się dzieje w przypadku współrzędnej x-owej? Wiemy, że kiedy prędkość jest stała, no to zależność współrzędnej to będzie po prostu prędkość razy czas plus ewentualne położenie początkowe, ale umówmy się, że startujemy za każdym razem w punkcie 0, 0. A wobec tego tutaj mamy po prostu współrzędną x zależną liniowo w taki sposób. Tutaj prędkość składowa x-owa prędkości jest stała, równa prędkości początkowej, a wobec tego zależność współrzędnej x jest taka. No czyli jest to po prostu, są to takie funkcje liniowe o współczynniku kierunkowym danym przez wartość tej składowej. W przypadku tej dodatniej składowej, w tym naszym zielonym przypadku, będzie to powiedzmy coś takiego. W przypadku rzutu poziomego, tutaj sobie zaznaczyliśmy, że ta składowa jest troszkę większa, więc ta prosta jest troszkę bardziej nachylona. A w ostatnim przypadku tu sobie narysowaliśmy, że jest to trochę krótsza jest ta składowa, a wobec tego to nachylenie jest nieco mniejsze, natomiast charakter tych prostych jest w każdym przypadku dokładnie taki sam. Położenie początkowe jest równe 0, dlatego wszystkie proste startują z tego punktu. Tutaj jeśli się umówimy, że położenie w kierunku y również w chwili początkowej wynosi 0, to również będziemy zaczynać w tym punkcie, ale zobaczmy, co się dzieje. W przypadku dodatniej prędkości początkowej mamy bardzo ciekawą rzecz. Tutaj mamy taki moment, kiedy składowa prędkości w kierunku y zmienia znak, a wobec tego co mamy? Z początku, dopóki prędkość jest dodatnia, no to coraz wolniej, ale to ciało się wznosi. Tu w pewnym momencie ta prędkość wynosi 0, a następnie staje się ujemna, przy czym ujemna z coraz większą wartością bezwzględną. Dlatego w ten sposób to wygląda. Natomiast w kolejnym przypadku, kiedy startujemy z prędkością początkową równą 0, wygląda to inaczej. Z początku prędkość jest 0, a następnie, ponieważ prędkość, znak, wartość bezwzględna prędkości rośnie, ale jest ona coraz bardziej ujemna, wobec tego ta współrzędna y-owa z czasem zachowuje się w ten sposób. Z kolei, jeśli w ogóle startujemy z prędkością, której składowa y-owa jest ujemna, no to od razu w chwili startu ten wykres tej współrzędnej y-owej od czasu bardzo mocno skręca w ten sposób do dołu i to nam daje bardzo wyraźny obraz tego, co się dzieje. W tym przypadku, tu zaznaczonym na żółto, omówiliśmy już sobie dokładniej w filmie o rzucie poziomym. Rozrysowywałam dokładniej tor, czyli zależność współrzędnej y od współrzędnej x. To oczywiście tutaj możemy również zrobić, powiedzmy, biorąc dla danego czasu, załóżmy dla czasu t równego 0, x wynosi 0 i y wynosi 0. To jest pierwszy punkt naszego toru. Natomiast w kolejnych chwilach, już tak czysto posiłkując się wykresem, już to nie jest takie wygodne, natomiast oczywiście można, powiedzmy, w tym przypadku, kiedy składowa y jest dodatnia, w tym zielonym przypadku, wziąć jakąś wartość x-a, powiedzmy taką. Ona odpowiada jakiejś chwili t. I dla tej chwili t, tak, jeśli tę wartość x sobie zaznaczymy tutaj, to tej wartości, to tej chwili, na tym wykresie, tej samej chwili, odpowiada jakaś wartość y. Tak? Tak, jakiej, powiedzmy, tej charakterystycznej chwili, kiedy wykres zależności y od czasu zaczyna, że tak powiem, zawracać, kiedy prędkość zmienia znak, tak, tej chwili odpowiada jakiś inny x, powiedzmy o ten. Natomiast kolejnym y-om już odpowiadają kolejne x-y i w ten sposób również możemy, biorąc punkt po punkcie, choć oczywiście nie jest już to takie wygodne, możemy odzyskać ten tor. Podobnie możemy zrobić w przypadku rzutu poziomego. W przypadku rzutu poziomego już dość dobrze wiemy, jak wygląda ten tor, bo to rysowaliśmy w filmie dotyczącym rzutu poziomego.
W przypadku rzutu ukośnego będziemy mieli ten tor taki charakterystyczny, już mocniej zakrzywiony. Widać, to wynika z tego, że jak weźmiemy jakiś dowolny czas, jakiś krótki czas, taki, żeby jeszcze było widać na wykresie, tak? I mamy jakiś x, jest to jakiś niewielki x, i dla tego x, którego mamy tutaj, odłożymy dla tej samej chwili czasu y, no to on będzie bardzo mocno, będziemy odwzorowywać te punkty, to również nam wyjdzie ten tor bardzo mocno taki zakrzywiony. Ale dokładniej o zależności matematycznej y od x w rzucie ukośnym będziemy mówić w kolejnych filmach. A tutaj chciałam tak w takim minimalnym stopniu, odwołując się do wzorów, a bardziej do tego, co się dzieje, chciałam Ci pokazać, w jaki sposób w tych różnych przypadkach zachowują się poszczególne wielkości kinematyczne, w zależności od czasu. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Ciebie przydatny. Do usłyszenia.